Rusza Barcelona, piłka na lewą stronę do Ronaldinho. Ronaldinho minął już linię środkową. Ronaldinho szukał Ramosa. Brazylijczyk już w polu karnym. Przed nim Elgera. Ronaldinho! Jest 2-0 dla Barcelony. Pomylił się teraz Hong Myung, bo przejęli piłkę rywale. Hakan Şükür! I mamy bramkę dla reprezentacji Turcji. 11 sekund po rozpoczęciu tego meczu. Drużyna z nad Bosforu obejmuje prowadzenie. To najszybciej strzelony gol w historii finałów Mistrzostw Świata. Kiedyś to było. Wystartowaliśmy z kolejnym słuchowiskiem z cyklu Kiedyś to było. Przed mikrofonem Kamil Kania. Kłaniam się Państwu nisko i spieszę powitać moich gości. Są z Państwem również Michał Kołkowski, Weszło.com. Cześć, cześć, cześć. Oraz Dominik Górecki z retrofutbol.pl. Cześć. Zanim przejdziemy sobie do bohatera naszego dzisiejszego spotkania, krótka autopromocja. Wszystkich naszych słuchaczy zachęcamy do subskrybowania kanału YouTube Kiedyś to było, łapek w górę oraz komentowania kolejnych programów, co pomaga w nierównej walce z algorytmami. Florida to dzielnica Vicente López Partido, miejscowości w obszarze metropolitalnym Buenos Aires, położona 15 km na północ od centrum argentyńskiej stolicy, szacowana na prawie 50 tysięcy mieszkańców, jest najbardziej zaludnioną dzielnicą tej miejscowości. To właśnie tam 5 lipca 1975 roku na świat przyszedł Hernán Crespo, wielki fan Marco Van Bastena. Podpatrywał i podziwiał także Romario, Enzo Francescoliego czy Garego Linekera. Jako dziecko miał bardzo jasne włosy i ciocia zaczęła na niego mówić Polak, które później jako El Polaco zostało jego pseudonimem. Wbrew pozorom, co sam wyjaśniał Tomaszowi Ćwiąkale, nie ma żadnych polskich korzeni, a jedynie włoskie. Być może to właśnie ta włoska krew w jego żyłach sprawiła, że tak dobrze czuł się na Półwyspie Apenińskim. Już jako nastoletni junior związał się z River Plate, opowiadając się zdecydowanie po jednej ze stron w Buenos Aires. No rzeczywiście do tego pseudonimu Crespo dorobiono całą jakby historię, która przewijała się przez rozmaite czy to periodyki, czy potem portale internetowe polskie, gdzie no w zasadzie unaradawialiśmy tego argentyńskiego napastnika, co okazało się kompletną bzdurą. No Crespo po latach właśnie w programie Canal Plus o tym to wszystko wyjaśnił i potwierdził, że jego pseudonim El Polaco no wywodzi się właśnie od fryzury, a nie pochodzenia i żadnych tutaj polskich wątków w dziejach rodzinnych rodu Crespów się niestety nie dopatrzymy. Natomiast no, dużo więcej jest, co naturalne, tych wątków argentyńskich, skoro mówimy o piłkarzu urodzonym w Buenos Aires, a więc no, trudno o miejscowość bardziej nam się po pierwsze kojarzącą z Argentyną, a po drugie również z argentyńskim futbolem. No może jeszcze Rosario może tutaj w jakiś sposób konkurować. Crespo w tej miłości do futbolu się wychował jak wielu innych argentyńskich chłopaków. No i faktycznie już jako dzieciak z największą przyjemnością podpatrywał przede wszystkim środkowych napastników, takich łowców goli pokroju Van Bastena czy Linekera, którzy go bardzo mocno inspirowali. No bo jeszcze Enzo Francescoli, trochę już może dzisiaj zapomniany piłkarz, natomiast swego czasu no, szalenie popularny w Ameryce Południowej z uwagi na swoje techniczne predyspozycje no i taką boiskową inteligencję playmakera, bardzo, bardzo czarujący w swojej grze zawodnik, którego też Crespo z ochotą podpatrywał, natomiast no, taką jego własną ambicją to też szybko się okazało było zaistnienie w barwach River Plate. To ten klub, ten klub z Estadio Monumental Crespo wybrał, jeżeli chodzi o tę odwieczną rywalizację ekip z Buenos. No i tam swoje pierwsze kroki Crespo również stawiał. Bardzo trzeba powiedzieć, że tak dynamicznie ta jego kariera
się rozwinęła. No tutaj potencjał jakby drzemiący w Hernanie czy Hernanie, mówiąc bardziej z hiszpańska, no był dosyć oczywisty i szybko się okazało, że te jego takie boiskowe inspiracje, jeśli chodzi o tych wielkich, wybitnych napastników, nie są wcale na wyrost i że sam Crespo może swoim fenomenalnym idolom w przyszłości dorównać. Historia Hernana Crespo to na pewno nie jest też historia chłopaka pochodzącego z biednego domu, który mając tam kilkanaście lat, grając w piłkę, nie miał na przykład co jeść, czy miał jakieś ogromne problemy finansowe, ponieważ pochodzi on z domu dość dobrze sytuowanego. Ta dzielnica Florida i to miejsce, gdzie on się urodził, to jest takie miejsce, gdzie mieszka argentyńska klasa średnia, więc nie są to tak zwane villas, czyli takie argentyńskie fawele. Jest to dość dobre miejsce do wychowywania się. Natomiast trzeba powiedzieć, że dorastał w trudnych czasach dla Argentyny Hernán Crespo. Rok po tym, jak przyszedł na świat, władzę w Argentynie przejęła wojskowa junta z generałem Videlą na czele. No i katastrofa gospodarcza nastąpiła Argentyny. Też było bardzo niebezpiecznie, można było zostać aresztowanym i zaginąć bez wieści. No natomiast akurat rodzina Hernana Crespo jakoś bardzo, bardzo tego ciężko nie doświadczyła. W miarę szczęśliwe miał dzieciństwo i tak naprawdę w wieku 6 lat już zaczął uczęszczać na mecze River Plate. Jednym z takich wydarzeń, które Hernán Crespo chętnie wspomina, to są wydarzenia z października 1986 roku, kiedy River Plate dotarło do finału Copa Libertadores i mierzyło się w tym dwumeczu, bo jak wiemy dobrze, te finały Copa Libertadores rozgrywane są systemem meczu i rewanżu. Grali drużyna z Buenos Aires, grała przeciwko Ameryce Cali i w pierwszym meczu w Cali wygrali, w rewanżu także na trybunach wypełnionego po brzegi Estadio Monumental był także wówczas Hernán Crespo razem ze swoim ojcem, który chronił go przed deszczem padającym tego dnia akurat nad Buenos Aires. Więc no, na pewno było to bardzo, bardzo takie silne doświadczenie, które wzmogło tę miłość do tego klubu. No i ta drużyna z Pumpido, z Alzamendim, Ruggierim i kilkoma innymi znakomitościami argentyńskiej piłki bardzo wyryła się w pamięci Hernana Crespo. Oczywiście ten przydomek El Polacco to już został dość dobrze przez Was wytłumaczony, natomiast jeszcze na początku swojej kariery zyskał drugi przydomek i to był przydomek Valdanito. Nadał mu go oczywiście Daniel Passarella, słynny argentyński defensor, później trener River Plate, właśnie w czasach, kiedy Hernán Crespo zaczynał tę profesjonalną karierę. A oczywiście do tego, że przypominał grą Jorge Valdano, słynnego argentyńskiego piłkarza, mistrza świata z 1986 roku, jednego z kompanów tej wspaniałej drużyny z Diego Maradoną. No i tak to się zaczęło, tak też wszedł do tej dorosłej piłki od sezonu 1990, od roku praktycznie 1993. W seniorskim zespole River Plate zadebiutował w sezonie 1993-1994, a swoimi bramkami pomógł klubowi zdobyć mistrzostwo Apertury. Dla tych z Państwa, którzy nie orientują się w realiach południowoamerykańskich, sezon piłkarski w Argentynie dzielił się w przeszłości na sezon otwarcia i zamknięcia, dlatego wyłaniano dwóch mistrzów, Apertury oraz Klauzury. Wracając do naszego bohatera, w sezonie Klauzury w 1994 roku do spółki z Marcelo Espiną zdobył tytuł Króla Strzelców Rozgrywek z 13 bramkami. Klub nie zdobył jednak tytułu. W 1996 roku River Plate sięgnęło po Copa Libertadores, czyli południowoamerykańską Ligę Mistrzów, a Argentyńczyk, autor dwóch bramek w finale, zgarnął koronę Króla Strzelców. Po drodze do finału wspaniałego gola strzelił peruwiańskiemu Sportingowi Cristal. Zaczynał tę swoją seniorską przygodę Crespo w River Plate pod czujnym okiem Daniele Passarelli, a więc jednej z najbardziej takich znaczących, charyzmatycznych postaci, jeśli chodzi o futbol
futbol argentyński. To była taka stara, twarda szkoła trenerska, jaką Passarella reprezentował, znany z takiej wielkiej surowości. No ale Crespo mocno, na tym trzeba powiedzieć, skorzystał na takich rządach twardej ręki. Najwyraźniej był do takiego prowadzenia stworzony, no bo bardzo szybko jego talent w drużynie seniorów eksplodował. No inna sprawa, że on aż tak bardzo młodo nie debiutował na poziomie argentyńskiej ekstraklasy, no bo już zbliżał się do 20 urodzin, ale też jego ten rozwój trochę wydłużyła obowiązkowa służba wojskowa, jaką odbył w latach 90. w lotnictwie akurat musiał swoje odbębnić. No i to nie pomogło mu, jakby żeby tak szybciutko zaistnieć na najwyższym poziomie, ale jak już się do składu River przebił, no to tych bramek notował sporo. No i naturalnie najmocniej jest pamiętany właśnie ten jego wyczyn w Copa Libertadores, kiedy River w 96 roku sięgnęło po triumf w tych rozgrywkach. No i nieprawdopodobnie się wtedy Crespo rozstrzelał. Zaczął jeszcze w fazie grupowej, kiedy zanotował 3 trafienia, natomiast faza pucharowa tych rozgrywek to był jego prawdziwy popis. No, niemalże w każdym spotkaniu trafiał do siatki, mimo że nie zawsze grał od deski do deski. No, przede wszystkim jego występ ze Sportingiem Cristal, wygrany w zwycięstwie 5-2 River Plate, no to jest taki mecz legenda, jeśli chodzi o ten etap kariery Hernana Crespo. Potem trafił też do siatki z San Lorenzo, no i w finałowym starciu, też w rewanżu z CD America, no również dwa trafienia zanotował. Wtedy River pierwszy mecz w ogóle przegrało 0-1 z Ameryką. Trzeba było rewanżowej konfrontacji, żeby podobieczny Ramona Diaza przechylili szale tego dwumeczu na swoją korzyść. No i Crespo właśnie został bohaterem tej rewanżowej konfrontacji. Choć oczywiście w drużynie River ciekawych zawodników nie brakowało, no bo to był przede wszystkim, obok Crespo występował Francescoli w formacji ataku, czyli ten gracz, którego kiedyś Crespo idolizował, teraz mógł z nim na boisku współpracować. Był też fenomenalnie wtedy dysponowany Ariel Ortega, gigantyczna nadzieja argentyńskiej piłki swego czasu. Matias Almeida, którego nie sposób tych wyliczankach pominąć. No i jeszcze pewnie o kimś bym tam sobie zaraz przypomniał. Juan Pablo Sorin wtedy w drużynie River Plate również występował. No generalnie bardzo, bardzo, bardzo mocna ekipa. Ten triumf w Copa Libertadores to absolutnie nie było jakieś dzieło przypadku czy zbiegu okoliczności, tylko potwierdzenie ogromnych możliwości tego zespołu. Crespo znalazł się w bardzo takim doborowym towarzystwie i w dogodnym miejscu, w dogodnym momencie trafił do River Plate, żeby tam swoje możliwości zaprezentować. No i co naturalne, wzbudzić zainteresowanie klubów europejskich, które już wtedy ochoczo penetrowały argentyński rynek w poszukiwaniu talentów. Trafił rzeczywiście na bardzo utalentowaną drużynę, jeżeli mówimy o tamtym River Plate. Do tej wyliczanki Michała mogę dodać jeszcze na przykład Celso Ayalę czy szalonego argentyńskiego bramkarza Hermana Burjosa. Także znakomitego golkipera, który no, słynął z pewnych ekscentrycznych zachowań. Oczywiście ten top przyszedł na te rozgrywki Copa Libertadores w roku 1996. No, czy to w grupie, a zwłaszcza w fazie pucharowej, no to Hernán Crespo strzelał te bramki jak na zawołanie. Takiemu Sportingowi Cristal zaaplikował 3 gole w 2 meczu. Później bardzo trudny ćwierćfinał z San Lorenzo, z rywalem także z Buenos Aires, także 2 gole. No i ten finał z Ameryką Cali, pierwszy rzeczywiście, tak jak Michał, przegrany, później zwycięstwo 2-0 i to dzięki niemu tak naprawdę Copa Libertadores
no, wzbogaciło gablotę River Plate. No też ta historia się powtórzyła, też pokonany ten sam rywal co 10 lat wcześniej, gdy Crespo oglądał ten mecz z trybun. Nie było to łatwe, oczywiście dwumecz, nie tylko ze względu na klasę rywala. W jednym z wywiadów Hernán Crespo wspominał, że był też wśród zawodników argentyńskich wtedy strach przed wyjazdem do Kolumbii. Kolumbia w latach 90. to było bardzo, bardzo niebezpieczne miejsce. Szalały kartele narkotykowe, chociaż Pablo Escobar już wtedy nie żył, no to byli jego jacyś następcy, spadkobiercy chcący przejąć po nim schedę. No i rzeczywiście no nie było to zbyt bezpieczne miejsce, no ale jak sam wspominał, nie było się czego bać, bo tak naprawdę zostali bardzo dobrze przyjęci w Kolumbii zawodnicy River Plate. No i chociaż przegrali, no to tylko 1-0, no i ten rewanż, jak już wspomnieliśmy, udało się przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Na pewno bardzo ciekawa drużyna, na pewno utalentowana. Czuwał nad nią trener Ramon Diaz, który do dzisiaj jest aktywnym trenerem. W 2023 roku prowadzi saudyjski Al Hilal, więc też można sporo teraz o lidze saudyjskiej poczytać i o jego pracy. No, ogromny, ogromny sukces. Crespo sam wspominał, że to było dla niego ważniejsze, tak w przeciągu całej kariery, to było dla niego ważniejsze niż występ w finale Ligi Mistrzów. Nie tylko dlatego, że to była ten finał Ligi Mistrzów, on przegrał, ale dlatego także, że po prostu jako dziecko wychowywał się w tej atmosferze kultu tego Copa Libertadores. Był to niezwykle ważny turniej, przyniósł on ogromne szczęście kibicom River Plate. Daniel Passarella, jego były trener klubowy z River Plate, rozpoczął pracę w charakterze selekcjonera Argentyny i nie zapomniał o swoim Valdanito. W 1995 roku powołał go do zespołu na Puchar Króla Fahda, który potem stał się Pucharem Konfederacji. Crespo nie zagrał jednak ani minuty. Zadebiutował w lutowym meczu towarzyskim z Bułgarami, który Argentyna wygrała 4-1. W kolejnym roku pojechał na Igrzyska Olimpijskie do Atlanty, gdzie Albiceleste zdobyli srebrny medal. Lepsza była jedynie Nigeria. Nasz bohater strzelał z niezwykłą regularnością. Zanotował dublety w ćwierćfinale i w półfinale, a 6 bramek pozwoliło na zgarnięcie korony króla strzelców. Miał jednak problem, by zaistnieć w pierwszej reprezentacji. Problem nazywał się Gabriel Batistuta. Wystarczy powiedzieć, że na mundialu we Francji, gdzie Argentyna dotarła do ćwierćfinału, zagrał tylko w jednym meczu. Z Anglikami wszedł z ławki właśnie za Batistutę. W konkursie jedenastek nie wykorzystał karnego, ale rywale mylili się jeszcze bardziej. Pomyłka Crespo nie była kosztowna. Tak, no ten debiut musiał w przypadku Crespo nastąpić. Robił wystarczającą furorę w barwach River Plate, żeby wzbudzić zainteresowanie trenera drużyny narodowej. No a tym bardziej, skoro tym trenerem został Daniel Passarella, który wcześniej świetnie już Hernana poznał właśnie na tej niwie klubowej. No więc tutaj nie było możliwości, żeby Passarella o potencjale Crespo nie wiedział. No niewątpliwie takim pierwszym wielkim turniejem, no wiadomo, Igrzyska Olimpijskie w wymiarze piłkarskim, to nie jest ta impreza, która nas najbardziej emocjonuje, ale jednak olimpijskie złoto ma swoją ogromną wartość w świecie sportu. No i Crespo tutaj wyglądało na to, że poprowadzi Albiceleste na igrzyskach w Atlancie po triumf. No, 2 gole z Hiszpanią, 2 gole z Portugalią w fazie pucharowej. To była taka demonstracja siły argentyńskiego napastnika, który też miał wtedy zacnych kompanów w zespole, no bo na igrzyska pojechała mocna kadra z Crespo, z Claudio Lopezem, z Ortegą, z Javierem Zanettim, z Sensinim, z Ayalą, z Almeidą. No, generalnie prawie że na każdej pozycji Argentyńczycy mieli albo wschodzącą, albo już uznaną gwiazdę światowego futbolu, czy też no, przynajmniej takiego cenionego zawodnika. Ale Nigeria wtedy dała się poznać jako pogromcy gwiazd, ze szczególnym uwzględnieniem gwiazd właśnie południowoamerykańskich, no bo to było i utarcie nosa Brazylii i Argentynie, i super orły sięgnęły po ten olimpijski triumf, a Crespo
musiał się zadowolić indywidualnymi wyróżnieniami na tej imprezie. No a droga do seniorskiej kadry okazała się jednak dosyć długa, bo zadebiutować łatwo, gdzieś tam pojawić się na ławce rezerwowych też powiedzmy, że to było w jego zasięgu, ale już rywalizacja z Gabrielem Batistutą no była bardzo, bardzo trudna. Miał Crespo ten przywilej, że Batistuta przez pewien czas pozostawał skonfliktowany po prostu z Passarellą, więc tutaj pojawiały się szanse dla młodszego z Argentyńczyków, żeby zaistnieć. No i miał ciekawe występy w barwach narodowych, na przykład hat-trick w towarzyskim spotkaniu z Jugosławią w 1998 roku, na kilka miesięcy przed startem mundialu. No ale jak przyszło co do czego, przyszło do mundialu, no to już na boiskach francuskich w reprezentacji Argentyny brylował duet Gabriel Batistuta, Claudio Lopez, czy też przy innej okazji Gabriel Batistuta, Ariel Ortega, no a Hernán Crespo obserwował występy swoich kolegów z perspektywy zmiennika. Pojawił się na murawie w starciu z Anglią, tym niezapomnianym, pełnym dramaturgii i kontrowersji starciu z Anglią, no ale potem w meczu z Holandią znowu go na murawie nie obserwowaliśmy. No i to taka była, można powiedzieć, szkoła życia dla Hernana, no bo na arenie klubowej jego kariera bardzo dynamicznie się wtedy już rozwijała, już był no graczem po prostu o światowej renomie, ale ta w drużynie narodowej kolejność dziobania, że tak ujmę, była inna, no i musiał się Crespo uzbroić w cierpliwość, mając przed sobą takiego oponenta do gry w wyjściowej jedenastce jak legendarny Batigol. No rzeczywiście ta droga do pierwszej reprezentacji była dość długa, bo no tak jak wspomnieliśmy już, no człowiek, który strzelił dwie bramki w finale Copa Libertadores, nie był jeszcze ważną postacią reprezentacji Argentyny. No, ten debiut z Bułgarią, na pewno mecz ciekawy, wygrany przez Argentyńczyków 4-1, taki swoisty, taki powiedzmy rewanż za Mistrzostwa Świata 94, gdzie Argentyńczycy także zmierzyli się z Bułgarami i tam akurat przegrali. No zresztą Bułgaria w tamtym czasie zespół pewnie jeden z najlepszych na świecie, już jeden z najlepszych w Europie, zresztą czwarte miejsce na tych Mistrzostwach Świata 94. Natomiast no, Igrzyska Olimpijskie, no tutaj to już no, rzeczywiście był to długo popis Hernana Crespo. Dotarli Argentyńczycy do finału, no i zaczęli kapitalnie, bo już w trzeciej minucie Claudio Lopez trafił do siatki. Co prawda 25 minut później było 1-1, bo Celestín Babayaro strzelił bramkę. No ale na początku drugiej połowy znowu gol Argentyny i to już trafienie Hernana Crespo z rzutu karnego. No jednak tego wieczoru na Sanford Stadium w Atenach, bo tak nazywało się to miasteczko, nazywa się to miasteczko, w którym był akurat rozgrywany mecz, jednak obserwowało sensację, bo to w końcówce najpierw jeszcze Daniela Mokaczy wyrównał na 2-2, no i Amunike w końcówce przechylił tą szalę zwycięstwa na korzyść Nigeryjczyków. Passarella, no wtedy i ta jego drużyna, no zawiedli, co tu dużo mówić, Argentyńczycy bardzo chcieli, byli zespołem, no, faworytem tego finału, ale ostatecznie tak wyszło, że to pamiętamy tamten turniej głównie ze względu na zwycięstwo Nigeryjczyków. No i tak to wyglądało. Później oczywiście Hernán Crespo zyskiwał na znaczeniu już w tej pierwszej reprezentacji. Nie można go było pomijać. Strzelał bramki w tych eliminacjach do mundialu we Francji w 1998 roku. Strzelił tego wspomnianego hat-tricka przeciw Jugosławii, więc ta rola w drużynie już była coraz większa, no ale wszystko jakoś się tak odwróciło, że Daniel Passarella, chociaż dobrze znał tego piłkarza, posadził go praktycznie na cały turniej na ławce rezerwowych, już mówię o mundialu we Francji. No i ten mecz z Anglikami, słynne spotkanie w Saint-Étienne, no to był jedyny mecz, w którym Hernán Crespo pojawił się na boisku w 68 minucie, wszedł na murawę. Doszło do rzutów karnych.
jak dobrze pamiętamy to spotkanie. Strzelili najpierw Argentyńczycy, później wyrównał Alan Shearer. No i Crespo w drugiej kolejce był pierwszym, który w ogóle karnego nie wykorzystał. Jak wspominał, no czuł się jakby umarł, jak normalnie nogi się pod nim załamały niemalże, no ale po chwili troszkę humor mu się poprawił, bo Paul Ince nie trafił rzutu karnego, obronił Carlos Roa. No i już następnie Argentyńczycy byli skuteczni, a Anglik jeszcze jeden się pomylił, był to David Batty. No i dzięki temu Argentyna awansowała do tego ćwierćfinału, natomiast wiemy, że to było już ostatnie spotkanie to ćwierćfinałowe z Holandią, Argentyńczycy je przegrali. Passarella, tak jak na niego, jak analizuje to, co robi Daniel Passarella, szkoda, że nie skończył w 96 roku trenować Argentyny na tym srebrnym medalu Igrzysk Olimpijskich. Później już było tylko gorzej, no wiem, że no, ten potencjał Argentyńczyków nie został właściwie wykorzystany. Nie umiał jakoś tej drużyny poskładać, były tam różne konflikty. O tym już kilka razy mówiliśmy, chociażby mówiąc o Gabrielu Batistucie. Nie było tam takiej atmosfery, jaka powinna być też na tym mundialu. Być może robił źle, że takim ustawieniem grał. Oczywiście Batistuta bronił się, natomiast no może zamiast Claudio Lopeza mógł występować w tych spotkaniach od pierwszej minuty. No cóż, to jest tylko takie gdybanie, no ale jednak jeszcze na koniec powiem już później trochę o tym, jak dlaczego Passarella powinien zrezygnować wtedy w 96 roku, ale to już przy okazji następnych wątków. Zaraz po igrzyskach w Atlancie trafił do Włoch. Wybór padł na Parmę, która po rozczarowującym sezonie znów celowała w najwyższe miejsca wspaniałej wówczas Serie A. Początki na stadio Ennio Tardini nie należały do łatwych. Strzelec zaczął dopiero na wiosnę. Z młodziutkim, jak na trenera Carlo Ancelotti, Parmeńczycy rzucili wyzwanie Juventusowi i skończyli ligę na drugim miejscu, ustępując właśnie jedynie starej damie. Tak blisko tytułu Parma nie była, nigdy wcześniej ani później. W sezonie 1998-1999 Crespo wraz z kolegami świętował podwójną koronę, wygrywając Puchar Włoch i Puchar UEFA. Jeśli chodzi o indywidualne laury dla Argentyńczyka, to przy okazji triumfów Coppa Italia zgarnął tytuł Króla Strzelców, a w finale Pucharu UEFA z Marsylią do gola dołożył też tytuł MVP. W kolejnym sezonie zaliczył swój najlepszy wynik strzelecki na włoskich boiskach, zdobywając 22 bramki. No to marzenie o triumfie we włoskiej ekstraklasie było wtedy w Parmie gigantyczne. Koncert Parma lat no, inwestował poprzez swojego właściciela Tanciego, Calisto Tanciego, potężne kwoty właśnie w drużynę piłkarską, która była taką dumą i wizytówką całego przedsiębiorstwa. No co potem z tego wszystkiego wyszło, to wiadomo, gigantyczne finansowe skandale i de facto upadek klubu. No natomiast co się Parma w latach 90. porozpychała po europejskich salonach, no tego jej nikt nie odbierze. Zresztą Parma lat także przeprowadzał pewne inwestycje w Ameryce Południowej, jeżeli chodzi o sponsoring poszczególnych klubów, tam stąd też próby poszukiwania zawodników właśnie na tym kontynencie. No i Crespo wzmocnił ofensywę Parmy, co okazało się strzałem w dziesiątkę, bo rzeczywiście nie od razu imponował Argentyńczyk skutecznością. Inna sprawa, że kiedy spojrzymy sobie w ogóle na ten sezon 96-97, czyli z jednej strony debiutancki sezon Crespo na włoskich boiskach, z drugiej taki jeden z powiedziałbym no, najmocniejszych akcentów, jeśli chodzi o tę walkę Parmy o Mistrzostwo Włoch, no bo do Scudetto wiele nie brakowało, podopieczni Carlo Ancelottiego zakończyli ligę na drugim miejscu. No tylko, że problem w tym, że Parma to nie był wtedy zespół stworzony generalnie dla napastników. To była drużyna, która przede wszystkim słynęła ze szczelnej defensywy opartej na trójkącie Buffon, Thuram, Cannavaro. Natomiast w ataku to wyglądało dużo, dużo mniej okazale. No dość powiedzieć, że drużyna ze stadio Ennio Tardini w 34 ligowych kolejkach zapisała wtedy na swoim koncie zaledwie 41
trafień, to było 10 goli mniej od Juventusu czy Interu, ponad 10 bramek mniej od Lazio czy Udinese, piątego w tabeli, więc wyróżniała się in minus Parma wtedy swoją ofensywą, nawet w tych realiach włoskich, gdzie wtedy nacisk na szczelną postawę w destrukcji był dużo większy niż obecnie. No, wyspecjalizowali się podopieczni Ancelottiego w wygrywaniu 1-0, no i miejsca na nabicie strzeleckich rekordów tam za wiele nie było. Aczkolwiek suma summarum w lidze Crespo zapisał na swoim koncie 12 trafień. Był drugim strzelcem zespołu w sezonie 96-97 za Enrico Chiesą. No a potem było już tylko lepiej, bo z jednej strony Parma w lidze aż tak dobrych rezultatów nie notowała w kolejnych sezonach, no ale Crespo rozwinął się jako snajper, no i w 99 roku potrafił we wszystkich rozgrywkach strzelić aż 28 bramek i sięgnąć z Parmą po Puchar Włoch czy Puchar UEFA, a w 2000 roku powtórzyć te strzeleckie osiągnięcia i już w jakimś sensie zasłynąć z takiej solidności pod bramką rywala. Nie były to może jakieś strzeleckie rekordy, ale mówię, w Parmie nie było to tak wcale łatwo, mimo gwiazdorskiego składu, jakiś wtedy na stadionie Tardini zebrał, no to ta drużyna raczej słynęła ze swojej postawy w destrukcji. No, Crespo musiał się w tym jakoś odnaleźć i te swoje nieliczne sytuacje wykorzystywać, co całkiem nieźle mu wychodziło. Aczkolwiek, no powtórzmy, tego mistrzowskiego snu właścicieli Parmy zrealizować się nie udało. Na osłodę pozostały właśnie triumfy, czy to w europejskich rozgrywkach, czy to w Pucharze Włoch. No na pewno Hernan Crespo znakomicie wkomponował się w to seria, bardzo mocną seria lat 50. Pierwszy sezon to jest 12 goli, nie jest to może jakaś liczba bardzo okazała, bo nawet jego kolega z drużyny Enrico Chiesa strzelił wtedy bramek 14, więc był lepszy od Argentyńczyka. Natomiast, no właśnie, była to drużyna, która walczyła do końca o Mistrzostwo Włoch. Tylko o 2 punkty uległa Juventusowi. I dzięki temu, że zajęła drugie miejsce w tabeli, no mogła zagrać w eliminacjach do Ligi Mistrzów. I tam, w tych eliminacjach, trafili na Widzew Łódź. Oba te spotkania Parma pewnie wygrała. Hernan Crespo bramek nie strzelił. Jeśli mnie pamięć nie myli, to w Łodzi hat-trickiem popisał się już wspomniany Enrico Chiesa, więc no takie pierwsze zderzenie z europejskimi pucharami, no to było właśnie na boisku w Łodzi. Później Parma, no oczywiście już nie zbliżyła się do tego mistrzostwa. Oni mieli cały czas świetnych zawodników, byli tam Buffon, wiadomo, który no, lada chwila przejdzie do Juventusu, był Lilian Thuram, mistrz świata 98, także no właśnie znakomity Cannavaro, jeszcze kilku innych piłkarzy, Abel Balbo, właśnie Enrico Chiesa, to byli wszystko klasowi piłkarze, Juan Sebastian Verón także. Natomiast no jednak troszkę tam brakowało, ci pozostali zawodnicy jednak troszeczkę byli niższej jakości w porównaniu do innych drużyn. Był jeszcze oczywiście ten sezon 98-99 w Serie A, gdzie szło to także długo, bardzo Parma walczyła o to mistrzostwo. W zasadzie do końca lutego Parma cały czas była w czubie tabeli i tak jakby odcięło im prąd na początku marca, bo oni w ostatnich 11 kolejkach wygrali tylko 3 spotkania. I to nie przegrywali tylko z jakimiś bardzo silnymi drużynami, bo przegrali chociażby przegrali chociażby z Udinese, przegrali z Piacenzą, no były też oczywiście porażki z Milanem, z Lazio czy z Romą, natomiast no to nie wyglądało tak zbyt dobrze, no to była taka zadyszka, ostatecznie skończyło się na 4. miejscu, no ale tu oczywiście trzeba też wspomnieć, że no może właśnie to jest wyjaśnieniem tej zadyszki, że ogromne siły skierowali na Puchar UEFA, bo właśnie, rozpoczynali ten Puchar UEFA meczem, no jeszcze z Fenerbahce, wyeliminowali do Fenerbahce, później była Wisła Kraków, słynny mecz, w którym
Kibic Misiek rzucił w głowę nożem Dino Baggio. W tamtym spotkaniu Hernan Crespo grał. W rewanżu już nie, no ale wiemy, jak to się skończyło. Parma przeszła dalej. I Wisła długo jeszcze lizała rany po tym zdarzeniu. No, wyeliminowali Rangersów. Było Girondin Bordeaux w ćwierćfinale. Bardzo silny zespół, chociaż w rewanżu, bo tak jeszcze dodajmy, że pierwszy mecz Bordeaux wygrali 2-1, a w rewanżu no, Parma zmiotła wręcz Girondystów 6-0. No i półfinał, mecz z Atletico Madryt, także dobrym zespołem, nieprzyjemnym rywalem wyeliminowali Atletico Madryt. No i ten finał popisowe 3-0 z Marsylią, więc Puchar UEFA trafił na półki Parmy. Natomiast no już nie pierwszy raz zresztą w latach 90. oni zdobywali, bo wcześniej mieli też jeszcze Puchar UEFA i Puchar Zdobywców Pucharu, więc tych sukcesów było niemało. No ale jednak na tą serię, która no wręcz opływała gwiazdami, gdzie tych pieniędzy było mnóstwo, najlepsi zawodnicy przychodzili za gigantyczne pieniądze, to jednak było za mało. I tak naprawdę no, ta Parma do dzisiaj jest skojarzona, no, to jest zdecydowanie najlepszy okres historii tego klubu, wiemy co się później z nim działo, wciąż no, nie potrafią nawiązać chociażby w części do tego, co wtedy osiągnęli. 22 gole z sezonu 1999-2000 musiały zaowocować transferem. Latem 2000 roku trafił do mistrza Włoch, Lazio Rzym, w ramach rekordowego transferu, choć zamiast gotówki w ramach części rozliczenia do Parmy trafili Sergio Conceição i Matias Almeida. Z ekipą Bianco Celestich zdobył Super Puchar Włoch, a sam z 26 bramkami świętował tytuł Króla Strzelców Serie A, w której Lazio zajęło trzecie miejsce. Rzymianie popadli w tarapaty finansowe i trudno było im walczyć o najwyższe laury w kolejnych latach. Drugi i zarazem ostatni sezon Crespo na Stadio Olimpico zakończył się zajęciem szóstego miejsca w lidze. No cóż, można powiedzieć, że Crespo trochę się spóźnił, po prostu ten szczytowy moment Lazio, czyli Mistrzostwo Italii walczone w 2000 roku, przeszło mu koło nosa, kiedy sam do rzymskiej drużyny dołączył, no to ona już pomału zaczynała spuszczać z tonu, choć oczywiście sezon 2000-2001 to był jeszcze dobry sezon w wykonaniu Lazio. Do mistrzowskiej Romy dużej straty lokalni rywale nie zanotowali, a sam Crespo imponował, jeśli chodzi o strzeleckie wyczyny, aczkolwiek no, też już było mniej więcej jasne dla obserwatorów, że kadrowa polityka Bianco Celestich no, to jest proszenie się o katastrofę. Tam to rozpasanie transferowe swoiste, jakie było dziełem Sergio Kraniottiego, właściciela klubu, no musiało doprowadzić prędzej czy później właśnie do bolesnego zderzenia ze ścianą. No, sam fakt, jak gigantyczne pieniądze zapłaciło Lazio właśnie za Hernana Crespo, świadczy o tym, że tam grano pod wieloma względami wabank, jeśli chodzi o transfery, no i przelicytowano dosyć potężnie, no bo Crespo mógł się na boisku sprawdzić, ale Lazio nie miało aż takiego zaplecza finansowego i nawet chyba, żeby po prostu radzić sobie z utrzymywaniem tak wielu, tak kosztownych zawodników. No, natomiast już skupiając się czysto na kwestiach boiskowych, to ten pierwszy sezon, zwłaszcza w wykonaniu Crespo w Lazio, no to była popisowa kampania, no bo 28 bramek we wszystkich rozgrywkach, z czego aż 26 w Serie A i do tego dwie w Champions League, no to były kapitalne rezultaty. Wtedy drużyna najpierw pod wodzą Svena Gorana Eriksena, potem Dino Zoffa prezentowała dosyć ofensywny futbol, taki momentami wręcz beztroski, no bo to były wyniki typu zwycięstwo 4-3 z Udinese albo 5-3 z Hellasem Verona, no takie pójście na wymianę ciosów było, można powiedzieć, znakiem rozpoznawczym Rzymian. No i Crespo świetnie się w tego rodzaju taktyce odnajdywał, mógł błyszczeć strzelecko, no ale
No ale ta jego przygoda z Lazio zbyt długo potrwać nie mogła, no bo klub, jak już mówiłem, został zmuszony do tego, żeby się swoich największych gwiazd stopniowo pozbywać i ratować się przed całkowitą finansową katastrofą. No ja tylko uzupełnię, że no tak naprawdę w tym sezonie, kiedy Hernan Crespo przychodził do Lazio, on sam kosztował ponad 50 milionów euro, tak byśmy dzisiaj przeliczyli, nawet na 56 czy 54 miliony euro. Te pieniądze, jakie Lazio za niego zapłaciło. I to nie był oczywiście jedyny transfer w tamtym czasie Lazio, bo na przykład 25 milionów euro kosztował Stefano Fiore. Dobry zawodnik, ale no nie przesadzajmy. 23 Claudio Lopez, 17 z haczykiem Angelo Peruzzi. No a jednak ta sprzedaż Conceição i Matias Almeidy wygenerowała no, tak jakby dużo mniejsze zyski, więc ten bilans był zdecydowanie na minus. No i jeszcze to był właśnie dobry sezon, trzecie miejsce w tabeli, ale no już było powoli słychać, że w tym Lazio te pieniądze muszą się kiedyś skończyć, chociaż nie skończyły się tak od razu, bo przecież w kolejnym sezonie, czyli sezonie 2001-2002, Sergio Craniotti znów sięgnął mocno do swojej kiesy, bo wyciągnął 48 milionów euro na Mendietę, 25 na Sztama, czyli 15 na Darko Kovacevicia, którego kupił z Juventusu. Oczywiście już wtedy no było to bardziej zbilansowane, ponieważ no wtedy za podobne pieniądze, co zapłacił za Mendietę, sprzedawał Pawła Nedveda. No inna sprawa, że Nedved, jakim był piłkarzem Nedved, jakim Mendieta, zwłaszcza w tym czasie na włoskich boiskach. No Nedved był absolutnie decydującym zawodnikiem, u Mendiety wyglądało to nieco gorzej. Veron Salas także duże pieniądze Lazio na nich zarobiło, no ale to nie wystarczyło, żeby ten okręt przestał nabierać wody, jak to można obrazowo powiedzieć, bo wtedy no Lazio bardzo mocno się zaczęło palić. Oczywiście ten klub nie miał aż takich kłopotów, jak chociażby wspomniana Parma. Nie spadł do Serie B, nie został rozwiązany, nie było tego typu dramatów, no ale już następne lata były dużo, dużo chudsze i tak naprawdę oczywiście do tej pory nie ma aż takich pieniędzy w Lazio, oni nie mogą konkurować finansowo z klubami typu Inter czy Juventus. Dwa lata całkiem udane, oczywiście ten pierwszy rok no to coś więcej niż całkiem udane, 26 bramek. No, był taki okres w styczeń i luty, gdzie on tam no, notował praktycznie trzy dublety, jeden hat-trick, dwie bramki strzelił Udinese, Fiorentinie i Lecce, a tego hat-tricka właśnie, jak już Michał powiedziałeś, przeciw Ellasowi, jeszcze po drodze gol z Interem. Dobrze to wszystko wyglądało boiskowo, oczywiście trzecie miejsce to było poniżej tego, czego oczekiwał Craniotti, mając no, jeszcze wtedy właśnie Nedveda, mając Crespo czy Juana Sebastiana Verona, no ale oczywiście no, ci rywale, jak to w tamtych czasach było no, we Włoszech, będziemy to pewnie powtarzać za każdym razem, gdy będziemy mówić o piłkarzu występującym wtedy w Serie A, no to po prostu no, to były dream teamy, sprowadzały najlepszych zawodników, najdroższych. No i tak naprawdę jakieś niewielkie detale decydowały o tym, kto zostanie mistrzem Włoch. No Lazio udało się to mistrzostwo zdobyć tylko w tym roku, w sezonie 99-2000, jeszcze przed przejściem Hernana Crespo. No później już tak dobrze nie było, no i zabrakło wtedy nie tak dużo do mistrzostwa, ale jednak trofeum Scudetto trafiło do rywala z zamiedzy, czyli do Romy w tym sezonie 2000-2001. W międzyczasie zaliczył znakomite eliminacje do mundialu w Korei i Japonii. Zdobył w nich 9 bramek i dołożył 4 asysty. Podczas fatalnego dla Albi Celeste z turnieju zagrał we wszystkich meczach jako zmiennik Gabriela Batistuty. I do Crespo trudno mieć większe pretensje. Nasz bohater strzelił nawet gola na wagę remisu ze Szwedami. W eliminacjach faktycznie Crespo był fantastyczny. Ta reprezentacja Argentyny, no były oczekiwania względem niej, zarówno jeżeli chodzi o
o wyniki, jaki styl, jaki miała prezentować, były gigantyczne. No, selekcjonerem kadry został Marcelo Bielsa, czyli szkoleniowiec znany z takiego umiłowania do intensywnego, ofensywnego futbolu. No i właśnie taką reprezentację Argentyny chcieli widzieć kibice, chcieli widzieć Argentynę dominującą i prezentującą taki wielki rozmach, który byłby odtrutką trochę na surowe obyczaje wprowadzane przez Daniela Passarelle do kadry narodowej, choćby na mundialu we Francji. No i w eliminacjach to wyglądało no właśnie tak zachęcająco, tak jakby wszystko toczyło się właściwym rytmem, zwłaszcza w 2001 roku, kiedy Argentyńczycy no złapali taki wiatr w żagle i potrafili i wklepać 5-0 w Wenezueli, i wygrać 3-0 z Kolumbią, i 2-0 z Ekwadorem, i pokonać Brazylię w klasyku południowoamerykańskim. No to było jedno zwycięstwo za drugim. Zdarzały się też potknięcia, ale bardzo rzadko porażki. No tylko z Brazylijczykami w tych eliminacjach Argentyna przegrała. No i stąd apetyty, jeśli chodzi o mundial, urosły do olbrzymich rozmiarów. Bielsa oczywiście, jak to on zarywał noce na analizowaniu i własnych podopiecznych, i przeciwników, i tam przewertowywał całe wielkie notesy swoich zapisków i oglądał kolejne nagrania na taśmach VHS. No i efekt całej tej analizy był taki, że Crespo, który zapracował na status bohatera eliminacji, wylądował na ławce rezerwowych, a na szpicę powrócił Batistuta, już wtedy znajdujący się raczej na fali opadającej, trochę dręczony już kontuzjami i generalnie no po prostu nie będący już najlepszą wersją napastnika, jakiego pamiętamy przede wszystkim z lat 90. To z pewnością była taki dosyć bolesny przytyczek w nos dla Hernana, który mógł się czuć już wtedy chyba nawet lepszym po prostu napastnikiem od Batistuty, albo przynajmniej mu równym, a jednak na koniec dnia Marcelo Bielsa na wielu pozycjach wrócił do sprawdzonych rozwiązań, nawet znalazł miejsce w kadrze dla Claudio Canigi, chociaż ten też już raczej był daleki od szczytowej dyspozycji. No i to wszystko się koniec końców obróciło przeciwko i kadrze, i samemu Bielsie, ponieważ Argentyńczycy polegli w fazie grupowej, zaprezentowali się bardzo kiepsko i no i nie ma, dziennikarze z Argentyny bardzo mocno atakowali wtedy selekcjonera za to, że zbyt mocno przywiązał się właśnie do zgranych nazwisk, do piłkarzy, którzy pojechali na mundial bardziej za swój dorobek niż za aktualną dyspozycję. No, Bielsa był po całym turnieju zresztą załamany, w zasadzie utonął we łzach po remisie z reprezentacją Szwecji, który wyrzucił Albiceleste za burtę. No a Crespo, który strzelił Szwedom gola, to była bramka na otarcie łez troszeczkę w 88 minucie z dobitka po rzucie karnym. No ale to już niewiele zmieniało i też niewiele zmieniało, jeżeli chodzi o samego bohatera naszej tutaj rozmowy, który kolejny mundial no, musiał postrzegać w kategoriach jakiejś takiej dla siebie niewykorzystanej szansy. We Francji było o tyle lepiej, że drużyna dotarła chociaż do tego ćwierćfinału, no ale on wtedy nie grał prawie że wcale, a jeszcze miał ten nieprzyjemny epizod, można powiedzieć, w rzutach karnych z Anglią. No tutaj grał więcej, no bo pojawił się na boisku we wszystkich spotkaniach, ale po pierwsze jako zmiennik, a po drugie turniej zakończył się no, niewyobrażalną klęską i przepotężnym rozczarowaniem dla Albi Celestes. No i ten Crespo, który tak pięknie się rozwinął w klubach kolejnych i już wyrobił sobie markę superstrzelca na poziomie włoskiej ekstraklasy, w kadrze pozostawał graczem niespełnionym. Oczekiwania od tamtej reprezentacji Argentyny no były bardzo, bardzo duże, ponieważ no tak jak Michał wspomniał, znakomicie przechodzili te eliminacje do turnieju w Korei i Japonii. A ukoronowanie było właśnie pokonanie Brazylijczyków w meczu
Tam już kończącym te rozgrywki, 2-1 wygrali wtedy z Canarinhos. No i atmosfera no, musiała być bardzo dobra. Dobry trener, bo Marcelo Bielsa, można było mu zaufać co do jego fachowości. Nie było też jakichś tam wielkich kłótni w tej drużynie. Natomiast no jednak czegoś zabrakło. Tak jak pewnie Michał powiedział, zbytnie przywiązanie do nazwisk. No też może ciut szczęścia, bo ten mecz ze Szwedami, no Argentyńczycy zdecydowanie grali lepiej od Szwedów, mieli swoje sytuacje. No ale to był znakomity mecz i szwedzkiej defensywy, i bramkarza Magnusa Hedmana, golkipera znanego chociażby z występów klubowych w Celticu. No, bronił wszystko, nawet obronił ten rzut karny wspomniany, egzekwował go Ariel Ortega. No, uderzył słabo, odbił Edman, no i wtedy Hernan Crespo dopadł do tej piłki, dobił, przedłużył jeszcze o te kilka minut nadzieję Argentyńczyków na wyjście z grupy. No, ostatecznie nic więcej się nie udało wygrać. Crespo sam nie umie odpowiedzieć, co tam wtedy się wydarzyło. Argentyńczycy byli załamani, niektórzy piłkarze ponoć płakali, no bo to był wielki policzek. Argentyńczycy mieli wielkie nadzieje związane z tym turniejem. No, mieli zresztą fajny skład, tak popatrząc po nazwiskach. Nie zawsze na przykład defensywa argentyńska miała klasowych piłkarzy. No, wtedy byli Zanetti, Walter Samuel czy Roberto Ayala. Także wszyscy to klasowi zawodnicy, którzy no, na pewno gwarantowali jakąś dość dużą jakość moim zdaniem. No a skończyło się jak się skończyło. No niestety tu zupełnie zawiedli i po raz pierwszy od 1962 roku Argentyńczycy w ogóle nie wyszli z grupy na turnieju na Mistrzostwa Świata. Wrócili do domu z wielkim płaczem i z kolejną niewykorzystaną szansą. No to pokolenie Argentyńczyków urodzonych w połowie lat 70., czy tam powiedzmy na początku lat 70., czy w końcówce 60., no to jest w większości piłkarze no jednak niespełnieni pod, jeśli chodzi o występy reprezentacyjne. No, no z Batistotą już tutaj wspomnianym jest o tyle lepiej, że on triumfował w Copa America, co jak na pewno dzisiaj powiemy, no nie udało się Hernanowi Crespo. Po Mistrzostwach Świata Crespo trafił do Mediolanu, gdzie w Interze miał zająć miejsce Ronaldo, który właśnie przeszedł do Realu Madryt. Kosztował 40 milionów euro, więc oczekiwania były bardzo duże. Z powodu kontuzji stracił sporo spotkań w Serie A, tu licznik zatrzymał się na 7 trafieniach w 18 meczach, ale błyszczał w Lidze Mistrzów. Zdobył 9 bramek w 12 występach, a Nerazzurri odpadli dopiero w półfinale i to wyłącznie przez zasadę bramek na wyjeździe. Kuriozalne tym bardziej, biorąc pod uwagę, że ich rywalem był Milan i oba mecze były grane na tym samym stadionie. Zmagania w lidze włoskiej Crespo z Interem zakończyli na drugim miejscu, ustępując jedynie Juventusowi. No taki dziwny sezon i dziwny w ogóle czas dla Interu, bo to była drużyna trochę poszukująca cały czas swojej tożsamości poprzez zmiany na pozycji trenera, no i oczywiście kolejne transfery wielkich gwiazd włoskiego i światowego futbolu. No, początek XXI wieku miał na stadio Giuseppe Meazza należeć do Marcello Lippiego, to się oczywiście nie udało, skończyło się licznymi konfliktami, zastąpił Włocha Hector Cooper, wtedy będący na wysokiej fali jakby płynący po sukcesach odnoszonych z Walencją. No i wyglądało to zupełnie przyzwoicie. Wyglądało jakby Massimo Moratti w końcu znalazł może swojego człowieka, no bo sezon 2001-2002 to był półfinał Pucharu UEFA, trzecie miejsce w Serie A. No parę lat wcześniej pewnie trener Interu mógłby polecieć po takiej kampanii ligowej, a jednak tutaj wykazano się cierpliwością, no i w kolejnych rozgrywkach szkoleniowiec pozostał na pozycji, na ławce trenerskiej, no a jeszcze dostał parę ciekawych transferów. No z jednej strony Inter pożegnał się z Ronaldo, ale trzeba pamiętać, że ten Ronaldo no, już od pewnego czasu w Interze no, nie grał, pauzował, więc tak naprawdę to nie było aż tak bezpośrednio odczuwalna ta jego strata, no bo Inter jakoś się już przyzwyczajał do życia
bez Brazylijczyka. Stracono też Clarence'a Seedorfa, co było dosyć dotkliwe. Natomiast właśnie przyszedł Crespo, przyszedł Fabio Cannavaro, taki też trochę zapomniany w ogóle epizod w jego karierze, że grał również w ekipie Nera Zurich. Trafił do Mediolanu Francesco Coco, wtedy uważany za gracza o dużym potencjale. No i Matias Almeida, kolejny z Argentyńczyków. Więc ekipa była całkiem mocna, jeśli jeszcze doliczymy do tego gwiazdy, które już wcześniej w Mediolanie grały. No i trochę pachniało tym wymarzonym Scudetto, ponieważ tak mniej więcej na półmetku sezonu Inter a to przewodził w lidze, a to był na drugim miejscu, generalnie trzymał się bardzo blisko liderującego w stawce Juventusu. No, kluczowa, takim punktem zwrotnym rozgrywek można powiedzieć, że okazała się 23. kolejka i właśnie starcie z Interu ze Starą Damą. Wtedy w marcu 2003 roku Juve wygrało u siebie aż 3-0. Fenomenalne zawody rozegrał Paweł Nedved, strzelił zresztą wówczas bramkę. No i potem jeszcze Inter parę triumfów w lidze odniósł, ale generalnie finisz rozgrywek był w wykonaniu Mediolańczyków beznadziejny. Mnóstwo strat punktów, mnóstwo remisów, prestiżowa porażka w derbach z Milanem. No i nie udało się też tego osłodzić w Champions League, gdzie ten pamiętny dwumecz z Mediolańczykami zakończył się dwoma remisami, no ale z uwagi na to, że Inter formalnie będąc gospodarzem zremisował z Milanem 1-1, no to ten gol Andrija Szewczenki przesądził o awansie Milanu do finału Champions League, wtedy w ogóle wielki czas włoskich klubów, jeśli chodzi o postawę w najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywkach. No i Crespo w zasadzie chyba nie zrealizował tego, czego się po nim spodziewano. No z jednej strony w Lidze Mistrzów strzelił mnóstwo bramek, w fazie grupowej zwłaszcza utrzymywał bardzo wysoką skuteczność, ale to pamiętajmy, że wtedy fazy grupowe były aż dwie, więc trochę tych spotkań do nabicia sobie bilansu bramkowego było. Natomiast już w Serie A no Crespo po pierwsze mało grał, bo oglądał zazwyczaj plecy nie tylko Cristiana Vieriego, ale i Alvaro Recoby, a do tego jeszcze doliczmy gdzieś tam przebijającego się Obafemiego Martinsa, jeszcze gdzieś błądzącego w kadrze Interu Gabriela Batistute, jeszcze Mohameda Kalona, po którym sobie sporo obiecywano, więc tych kandydatów do gry z przodu było sporo. No i Crespo właśnie był takim bardziej armatą europejską tego Interu w tamtej kampanii. No a w lidze nie bardzo się sprawdził. Na pewno był dużo mniej wartościowym strzelcem niż Cristian Vieri. No i być może dlatego za bardzo się na stadio Giuseppe Meazza, przynajmniej w tamtym okresie, do niego nie przywiązano. Na pewno dobrze określiłeś Inter z tamtych czasów jako klub poszukujący, także to był dla nich czas poszukiwania, bo rzeczywiście w tamtym czasie Inter wydawał dużo pieniędzy. No, większość tych transferów no niestety się nie udawała. O ile ten transfer Hernana Crespo może w jakiś sposób możemy usprawiedliwić no, tą niezłymi występami w Lidze Mistrzów, no bo ta Liga Mistrzów no, była dość dobra, zwłaszcza no, ta faza grupowa, no tak, bo jeśli chcemy być oczywiście tutaj uczciwi, no to powiemy, że w półfinale czy ćwierćfinale, no tutaj już bramek żadnych Hernan Crespo nie zdobył, czy to z Walencją, czy właśnie w tym półfinale z Milanem, gdzie jedynego gola dla Interu wtedy strzelił Obafemi Martins, no, ale faza grupowa rzeczywiście no, nie było łatwo w ogóle dojść do tego ćwierćfinału, trzeba było przejść dwa te etapy grupowe, no i tam sporo tych bramek, czy z Newcastle, czy z Ajaxem, czy z Lyonem, Rosenborgiem, no zdobył ich w sumie 9, więc no, duży jednak wkład do tego, żeby znaleźli się w ogóle w tej najlepszej czwórce Ligi Mistrzów. No ale właśnie, powiedziałem, że o ile ten transfer można usprawiedliwić, no bo jednak no coś tam dawał tej drużynie, jednak tych goli nastrzelał, to jednak no, musimy popatrzeć na to, że Inter w tamtym czasie no, kupował często bezsensownie. No, Francesco Coco, ja wiem, że to był piłkarz o sporym potencjale, no ale
wydawanie równowartości ponad 20 milionów euro no, dla niego, no to było jednak sporą przesadą. Tak to Massimo Moratti gospodarował pieniędzmi. No, Inter miał wtedy kilku naprawdę fajnych zawodników. Toldo, Zanetti, no, dajmy na to Crespo, czy Marco Materazzi. No to wszystko zawodnicy, którzy sporo dali tej drużynie. Natomiast no, obok przychodzili ludzie typu no, no był Stefan Dalma, Andres Guglielmini Pietro, popularny Juli, Nelson Vivas, więc no, 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 ci piłkarze znakomicie mieszali się z przeciętnymi, no i ostatecznie brakowało Interowi, żeby jednak coś tu więcej osiągnąć w tych rozgrywkach Serie A, jednak no, znowu tu powiem, że inne drużyny były mocniejsze. No, no cóż, no, no tak ten Inter wyglądał. No, długo tam w tamtym czasie Hernan Crespo miejsca nie zagrzał. Natomiast no, sezon taki powiedziałbym jeszcze całkiem niezły, no, ze względu właśnie na ten występ w Lidze Mistrzów całkiem udany, bo wtedy oczywiście gra Interu na tym poziomie nie była jakąś oczywistością. Tam było dużo chętnych, chociażby z Serie A był Juventus czy Milan. Natomiast no, wtedy udało się Interowi dojść do jednej drugiej finału Ligi Mistrzów. Mimo protestów kolegów z szatni, m.in. Cristiana Wieriego, ku niezadowoleniu kibiców Massimo Moratti zdecydował się sprzedać Hernana Crespo do Chelsea. Do Londynu Argentyńczyk przeprowadził się za równowartość około 26 milionów euro. Dla The Blues zagrał 31 meczów, w których strzelił 12 goli, ale szybko stwierdził, że Anglia to nie jest jego miejsce na ziemi. Chelsea wypożyczyła go do Milanu, któremu Argentyńczyk pomógł dotrzeć do finału Ligi Mistrzów. Arcyważne trafienia zaliczył w 2 meczu 1/8 finału z Manchesterem United, a i w finale dwukrotnie pokonał Jerzego Dudka. Dołożył też 10 goli w Serie A, więc Chelsea zdecydowała o ponownym ściągnięciu go na Stamford Bridge. 13 goli w 42 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki, wygląda co najwyżej przeciętnie. Natomiast Crespo do CV dopisał sobie tarczę wspólnoty i Mistrzostwo Anglii, które było pierwszym w jego karierze europejskim tytułem ligowym. Tak, no to jest ciekawe, że w Interze jakby działacze nie pokochali Hernana Crespo, w przeciwieństwie choćby do wspomnianego Cristiana Wieriego, który po prostu lubił z Crespo grać. I cenił go jako partnera na boisku, czy też jako zmiennika, jeżeli akurat taką rolę Crespo miał przydzieloną przez trenera. Tymczasem no, w Interze już wtedy uwierzono w potencjał drzemiący w Adriano, no i zrobiono miejsce dla Brazylijczyka. Vieri był naturalnie nietykalny, a skoro po Crespo zgłosili się z Chelsea, no to jakoś tak trochę bezboleśnie, można powiedzieć, się rozstaną, było nie było światowej klasy snajperem. No dla The Blues Crespo niewątpliwie okazał się zawodnikiem użytecznym. To była drużyna, która biła wtedy punktowe rekordy w Premier League, ale opierała się no, w znacznej mierze na takiej żelaznej defensywie i grze z kontrataku. Nie było to łatwe środowisko dla napastnika, tymczasem Crespo odnalazł się w nim na tyle dobrze, by zarówno w sezonie 2003-2004, jak i później już po powrocie do ekipy The Blues, czyli w sezonie 2005-2006, strzelić po 10 bramek w Premier League. No, skupiając się na tym pierwszym sezonie Chelsea, w Chelsea jeszcze pod wodzą Claudio Ranieriego, no to The Blues nie sięgnęli wówczas po Mistrzostwa Anglii, co już było postrzegane jako pewne rozczarowanie przez Romana Abramowicza, natomiast dotarli do półfinału Ligi Mistrzów. Widać było, że rodzi się tam coś ciekawego, ale Crespo jakoś tak nie do końca chyba chciał być częścią tego projektu. No, no jednak klimaty południa Europy były mu znacznie bliższe, tak jeżeli chodzi o życiową codzienność. Przeprowadzkę do Anglii nie zniósł najlepiej, no i stąd kolejne wypożyczenie właśnie do wspomnianego przez ciebie Kamilu Milanu, gdzie spędził sezon 2004-2005 i dotarł do finału
Ligi Mistrzów. No i jakże niewiele brakowało, a mówilibyśmy dzisiaj w tym naszym podcaście o Hernanie Crespo jako o wielkim bohaterze, po pierwsze finału Copa Libertadores z River Plate, jak i finału Champions League z Milanem. No, ta pierwsza połowa starcia z Liverpoolem w finałowej konfrontacji w Stambule, no to było show Hernana Crespo, który dwa razy wpisał się na listę strzelców, grał fenomenalnie, balansując na granicy spalonego. No, pokonał Jerzego Dudka dwukrotnie, jako się rzekło, i co było dalej, wiadomo, już nie będziemy mielić tej historii po raz kolejny, bo chyba wszyscy piłkarscy kibice pamiętają, jakby to było wczoraj. No, dość powiedzieć, że Crespo ostatecznie bohaterem numer jeden w tym finale nie zaistniał jako bohater numer jeden, w przeciwieństwie do pokonanego przezeń dwukrotnie Jerzego Dudka. No ale generalnie ten sezon był na wypożyczeniu, był znowu całkiem udany, no, w zasadzie nawet bardziej udany niż w Chelsea. No i potem powrót do ekipy The Blues, tam już gra u Jose Mourinho i pierwsze Mistrzostwo Krajów w 2006 roku. No Crespo na pewno nie jest jakąś najbardziej charakterystyczną postacią tego zespołu. Nie ma co się oszukiwać. To liderem drużyny w drugiej linii był Lampard, w defensywie był Terry, w bramce Czech, a na szpicy Didier Drogba, i to on zbierał najwięcej pochwał i jakby wokół niego cała drużyna się kręciła. Crespo miał tam raczej rolę drugoplanową, aczkolwiek co jest godne odnotowania, to jedno z takich najpiękniejszych zdjęć, jakie kiedyś wykonano w piłkarskiej szatni, i właśnie jego bohaterem jest Hernán Crespo, który może nasi słuchacze tę fotografię kojarzą albo sobie gdzieś tam w Google ją znajdą po moich podpowiedziach, kiedy Crespo z taką zadumaną miną wpatruje się w ten medal za mistrzostwo Anglii, siedząc na ławeczce w szatni, no i rysuje się na jego twarzy takie poczucie, czy to jakiegoś spełnienia, czy swego rodzaju błogości. No trudno to nawet ująć w słowa, natomiast widać wielką radość. Bije ona z całej postaci Argentyńczyka. No trochę się naczekał na to, żeby wreszcie jakieś rozgrywki ligowe na starym kontynencie wygrać, a przecież była na to ochota i w Parmie, i potem w Lazio, no i naturalnie w Interze, i także w Milanie, i w tym pierwszym sezonie w Chelsea jeszcze z Ranierim u steru, więc po dobrej dekadzie niespełnionych oczekiwań Crespo mógł wreszcie rozkoszować się ligowym sukcesem. No nie był Hernán Crespo jedynym piłkarzem, który źle zrobił tak naprawdę, zamieniając Serie A na angielską Premier League, bo ten sam kazus dotyczy chociażby Juana Sebastiana Verona czy Andrija Szewczenkę, którzy przeszli właśnie do Anglii i tam no, trochę zaginęli. No ale to opowieść na inny czas. Hernán Crespo trafił do Chelsea. No i aż tak źle to nie wyglądało. Oczywiście te liczby nie są jakieś imponujące. 10 bramek, ale były takie momenty, w których on rzeczywiście w miarę regularnie trafiał do siatki. Na przykład no tam powiedzmy jesień 2003 roku, tam w 6 meczach 4 gole, w tym bramki choć zwycięska z Fulham, czy bramka z Arsenalem, chociaż ten mecz akurat Chelsea przegrała. Więc no nie było to aż tak, nie było to aż tak kiepski rezultat. Później w tym drugim czasie, kiedy już po wypożyczeniu do Milanu wrócił na Stamford Bridge, też był taki czas, powiedzmy listopad, grudzień, początek stycznia, też sporo bramek w miarę regularnie strzelił. Natomiast no, on jednak nie czuł się zbyt dobrze w Anglii. Mimo tych jednak sukcesów, bo nie był to czas przecież pozbawiony całkiem sukcesów, bo to był no tak naprawdę początek ery Romana Abramowicza. Choćby wielkie transfery, przecież właśnie Veron, chociażby
Adrian Mutu, Claude Makélélé, to są wszyscy piłkarze, którzy kosztowali Romana Abramowicza po kilkanaście milionów funtów i oni wtedy trafili na Stamford Bridge. To było lato 2003 roku i no i wydawało się, że Chelsea może w krótkim czasie zdominować rozgrywki nie tylko w Anglii, ale i w Europie. Wiemy, że no w Anglii rzeczywiście w pewnym momencie już byli hegemonem. W Europie dużo dłużej im to zajęło, ale ostatecznie wygrywali także tę Ligę Mistrzów za czasów Romana Abramowicza, nawet dwukrotnie. Tak to wyglądało. Natomiast no też Hernan Crespo może czuł się nie tylko źle w Anglii z powodu stylu, jaki Chelsea prezentowała, ale także dlatego, że no jak sam mówi, to był dla niego trudny czas, bo w tamtym okresie jego żona dwukrotnie straciła dziecko. To był moment dla nich bardzo trudny, moment załamania, moment, w którym on sam mówi, że nie mógł skupić się na futbolu, więc no też na pewno to w jakiś sposób źle wpływało na jego formę. Piłkarz, który gdzieś tam jest myślami w innym miejscu, nie na boisku, nie czuje się zbyt dobrze poza murawą, no to też nie można wymagać od niego jakichś wyczynów strzeleckich. No, nie były to złe rezultaty, też ostatecznie strzeleckie, no chociażby w tym sezonie 2005-2006 strzelił zaledwie jednego gola mniej od Didiera Drogby, a wiemy, jak postrzegany jest Didier Drogba w Chelsea, no jeden z najlepszych piłkarzy w historii tego klubu, no ale akurat w tamtym sezonie aż taką skutecznością nie imponował, no i tylko właśnie o jednego gola wyprzedził Hernana Crespo. No zdecydowanie wtedy najlepszym strzelcem był Frank Lampard, autor 20 bramek we wszystkich rozgrywkach. W międzyczasie oczywiście był ten wyjazd do Milanu, no, finał Ligi Mistrzów, to wydarzenie naznacza okres Hernana Crespo właśnie w Milanie. No, po pierwszej połowie pytany, czy już się czuli mistrzami, czy zaczęli świętować, odpowiedział, że nie, absolutnie, że rozmawiali w szatni, jak ulepszyć swoją grę, jak ten rezultat utrzymać, żeby tu się nic nie wydarzyło. No, zapytany o to, co się wtedy wydarzyło, no to odpowiedział, po prostu przeznaczenie. No i chyba takie wytłumaczenie no, możemy przyjąć, bo trudno to w jakikolwiek logiczny sposób wytłumaczyć. Nie podejrzewam takich piłkarzy jak Crespo czy Maldini o to, że po prostu sobie odpuścili tą drugą połowę i tak to się wszystko skończyło. Decyzja Batistuty o zakończeniu kariery pozwoliła Hernanowi Crespo stać się pierwszym napastnikiem reprezentacji Argentyny. Odwdzięczył się Jose Pekermanowi trzema bramkami na Mistrzostwach Świata w Niemczech. Dwie zdobył w fazie grupowej, jedną dołożył w 1/8 finału z Meksykiem. Argentyńczycy odpadli w ćwierćfinale z Niemcami, choć Crespo opuszczał boisko przy prowadzeniu 1-0. Odbywające się rok po mundialu Copa America rozpoczął od dwóch bramek w dwóch pierwszych meczach, ale drugie spotkanie z Kolumbią zakończył po zaledwie 21 minutach z powodu kontuzji. Argentyna przegrała dopiero w finale. Występy na turnieju w Wenezueli były jego ostatnimi w biało-błękitnych barwach, choć jeszcze pod koniec 2007 roku siedział w meczu reprezentacji na ławce rezerwowych. W 64 spotkaniach dla Albi Celestes zdobył 35 bramek. Tak, tutaj Jose Pekerman miał takie zadanie, konstruując kadrę Argentyny na te Mistrzostwa Świata w Niemczech, żeby jakoś łączyć pokolenia. No, Crespo już był wtedy przedstawicielem starej gwardii, podobnie jak choćby Juan Román Riquelme, wtedy występujący na pozycji numer 10 w ekipie Albi Celestes, ale i na przykład Roberto Ayala w defensywie. No natomiast pojawiła się też taka fala pośrednia, powiedziałbym, którą reprezentował choćby Javier Saviola, ale też taka już zupełnie młoda, nurt młodych talentów reprezentowanych w pierwszej kolejności przez Leo Messiego i Carlosa Teveza. No i z tych, jak wymienimy sobie te wszystkie nazwiska, czyli właśnie Crespo, Saviola, no Tevez, Messi, jeszcze Julio Ricardo Cruz, jeszcze Rodrigo Palacio, też postrzegany jako wielki talent, no to szybko się okaże, że w formacji ofensywnej argentyńskiej kadry tłok był potężny. No i mimo wszystko Crespo tę rywalizację wygrał. Pekerman na niego postawił, a Crespo
tak jak zostało wspomniane, odwdzięczył się bramkami. Najpierw w meczu z Wybrzeżem Kości Słoniowej, potem w tym pamiętnym strzeleckim popisie argentyńskiej maszyny z Serbią i Czarnogórą. Zwycięstwo 6-0, Crespo z golem i asystą. No i jeszcze na dokładkę w 1/8 finału Crespo wpisał się też na listę strzelców w konfrontacji z reprezentacją Meksyku. Wtedy zdobył gola po asyście Riquelme ze stałego fragmentu gry. No ale zresztą generalnie ekipa Pekermana wtedy prezentowała bardzo ładny futbol i Crespo on się zazwyczaj w takich drużynach potrafił odnaleźć w tym sensie, no, że natychmiast strzelecko rozkwitał, kiedy się go wsadzało do ekipy, która koncentrowała się na tej defensywce typu Parma w połowie lat 90. czy potem Chelsea z Mourinho u steru. No to pełnej satysfakcji Crespo nigdy nie czerpał z grania w takich zespołach. On jednak został na pewno bardziej wychowany w duchu menotizmu niż bilardizmu, nawiązując do tych odwiecznych argentyńskich dylematów. No ale pięknym futbolu, a w ćwierćfinale pojawiło się starcie z Niemcami. Argentyńczycy długo wtedy prowadzili, ale Miroslav Klose zdołał wyrównać. Pekerman trochę się w tym wszystkim pogubił, robił kontrowersyjne zmiany, do tego doszły kontuzje, czerwona kartka, no cały szereg nieszczęść. Crespo faktycznie do ostatniego gwizdka arbitra w tamtym spotkaniu nie doczekał, zszedł w 78 minucie, no i pośrednio stał się bohaterem właśnie jednej z najszerzej komentowanych decyzji Pekermana z tamtego turnieju, ponieważ w miejsce Hernana Crespo na murawie zameldował się Julio Ricardo Cruz, podczas gdy kibice pożądali Leo Messiego, który całe spotkanie przesiedział summa summarum wśród rezerwowych. Niemcy wygrali wtedy po karnych. Crespo znów mógł zapisać turniej do listy niepowodzeń, choć tym razem na pewno nie z indywidualnego punktu widzenia, bo on akurat swoje na tych mistrzostwach zrobił. No, problem w tym, że jego pozycja w europejskiej piłce zaczęła dosyć szybko przygasać w tamtym okresie, no i musiało się to też przełożyć na malejącą rolę w kadrze. No jeszcze na Copa America w 2007 roku zaczął jako piłkarz podstawowy, potem nabawił się urazu i resztę występów swojej kadry obserwował z perspektywy trybun, czy może nawet jakiegoś szpitalnej pryczy. No i niespodziewanie taka była smutna puenta przygody Argentyńczyka z drużyną narodową. Był jeszcze później powoływany na zgrupowania, ale do składu się nie przebił, a no nie wyrósł też na postać aż tak znaczącą, żeby organizować mu jakieś spotkania pożegnalne. No i tak trochę gwałtownie, trochę znienacka, trochę pechowo, no bo przez uraz, ale zakończyła się jego przygoda z występami w narodowych barwach. 64 mecze, 35 bramek, no bilans bardzo imponujący. Może nie aż tak okazało jak w przypadku Batistuty, ale wiele nie brakowało, żeby podobne, przynajmniej pod względem średniej goli na mecz, notować osiągnięcia. Na Mundialu bramka jedna w 2002 roku, trochę więcej w 2006 roku, ale tak podsumowując, no to w tej kadrze Crespo jakiejś takiej kropki nad i nie postawił. Być może ten triumf w Copa America byłby taką osłodą, no ale zamiast słodkiego akcentu na koniec, no to wyszedł bardzo gorzki, no bo kontuzja i jeszcze przegrany finał z Brazylią na dokładkę. Już eliminacje do Mundialu w Niemczech były bardzo udane w wykonaniu Hernana Crespo, no bo on strzelił w nich 7 goli. Część z tych bramek była decydująca. Przede wszystkim trafienie na 1-0 z Ekwadorem. Także taki sam wynik Argentyńczycy osiągnęli z Kolumbią i także po golu Hernana Crespo. No i dwie bramki przeciwko Brazylijczykom, no co zawsze jest bardzo ważne w Argentynie. W międzyczasie były też oczywiście mecze towarzyskie, bramki przeciwko Anglii, dwa gole przeciwko Niemcom. No i znów Argentyńczycy jechali na Mundial, no może nie w gronie, nie jako pierwsi faworyci, ale na pewno w takim ścisłej czołówce faworytów.
Gdzieś tam oczywiście pewnie numerem jeden byli Brazylijczycy, ale Argentyńczyków też szansę oszacowano bardzo wysoko. Hernán Crespo grał na tym turnieju dość dobrze. Jak wiemy, Argentyńczycy zresztą grali ładną piłkę aż do tego momentu, aż do tego meczu z Niemcami w Berlinie, który koniec końców przegrali po rzutach karnych. No ten akurat Julio Ricardo Cruz, którego wymieniliśmy, no oczywiście wszedł na boisko zamiast Leo Messiego, no ale on akurat swojego karnego wykorzystał w tej serii jedenastek. Mylili się wtedy Ayala i Cambiasso, więc no to akurat nie była chyba wina Cruza, no pewnie byśmy bardziej tutaj ciężar winy zrzucali na barki Jose Nestora Pekermana. No ale jednak tej Argentynie no sporo zabrakło, żeby tu coś więcej ugrać. Jednak te karne Niemcy egzekwowali bardzo pewnie. Argentyńczycy trochę przestraszeni w tamtym momencie. Jens Lehmann jednak wygrał te wojny nerwów dwukrotnie ze strzelającymi piłkarzami argentyńskimi. No mogło oczywiście to Copa America rozgrywane w Wenezueli osłodzić trochę tę karierę Hernana Crespo reprezentacyjną. Zaczęło się fajnie, bo były bramki z USA, były bramki z Kolumbią, no później ta nieszczęsna kontuzja, która ostatecznie nie była jakimś, długo nie była wielką przeszkodą dla Argentyńczyków w osiąganiu sukcesu, bo oni pewnie sobie wyszli z grupy, później w ćwierćfinale ograli reprezentację Peru bardzo pewnie 4-0, półfinał 3-0 z drużyną Meksyku, no już wtedy szaleli w ofensywie Messi i Riquelme, no i był finał z Brazylią, finał, który no bardzo, ta porażka, bo przegrali Argentyńczycy ten finał 0-3, to no, było bardzo bolesne. Nie tylko dlatego, że przegrali z Brazylią, ale przegrali z Brazylią, która nie wystawiła najsilniejszego składu na tamten turniej. Wtedy pojechali piłkarze, no nie chcę mówić rezerwowi, no ale może nie pierwszy garnitur, no bo tam był chociażby Wagner Love, taki piłkarz, Josué, czy nie wiem, Elano. To byli zawodnicy, którzy w tamtym czasie byli w podstawowym składzie reprezentacji Brazylii prowadzonej przez Dungę. Naprzeciwko nim wyszli Juan Sebastian Verón, Cambiasso, Mascherano, Messi, Riquelme, no i Carlos Tevez. No skończyło się 3-0 dla Brazylii i to już po pierwszej połowie było 2-0, w drugiej połowie jeszcze wprowadzony na boisko Dani Alves dołożył trzecią bramkę, no i Argentyńczycy no bardzo boleśnie przegrali tamten finał. No, wiele lat trwało, zanim oni jednak po to Copa America sięgnęli, co było dziwne dla takiego postronnego kibica, no bo oni praktycznie na każdy turniej przysyłali drużynę, która powinna walczyć o to mistrzostwo Ameryki Południowej. Mało tego, powinna go pewnie ze 2 czy 3 razy może wygrać nawet, a tak naprawdę wiele lat czekali na to, by Copa America wygrać. No wtedy to się absolutnie nie udało, no bo trochę taka Brazylia, no nie B, ale taka troszkę rezerwowa, pokonała ich w finale. To był 2007 rok i naprawdę to był kolejny czas, kiedy Argentyńczycy no musieli przepchnąć bardzo gorzką pigułkę oznaczającą ich porażkę na dużym turnieju. Po turnieju w Niemczech zapragnął wrócić do Włoch. Chelsea nie zgodziła się jednak na jego odejście do Milanu. Londyńczyków zirytował fakt długich negocjacji. W ramach dwuletniego wypożyczenia trafił do Interu. Zdobył 14 bramek w pierwszym sezonie, który okazał się mistrzowskim. Perłą w koronie był jego występ przeciwko Lazio. Inter po hat-triku Argentyńczyka triumfował 4-3. Crespo dołożył też tytuł króla strzelców w Pucharze Włoch. Drugi sezon był znacznie słabszy, ale Mediolańczycy zdobyli mistrzostwo i zdecydowali się na transfer definitywny. Jego ostatni sezon w Mediolanie był jednak porażką i to pomimo Scudetto, które świętował Inter. Argentyńczyk strzelił w nim zaledwie 2 gole.
Tak, to tak dwojako można ten okres oceniać. No z jednej strony Crespo załapał się na czas wielkich triumfów Interu, po Calciopoli Nerazzurri wyrośli na potęgę numer jeden włoskiej ekstraklasy i ten stan utrzymywał się przez kilka lat, więc Crespo, będąc zawodnikiem Interu, mógł po prostu kolekcjonować trofea na krajowym podwórku i tak też się stało, no bo w sumie ma na koncie 3 mistrzostwa Italii i 2 superpuchary Włoch wywalczone z Interem w tamtym okresie. No tylko, że jeżeli już spojrzymy na to, jak samemu napastnikowi z Buenos Aires się wiodło w Mediolanie, no to trudno tak pozytywnie ten czas oceniać. No był ten sezon 2006-2007 dobry, z 14 bramkami w lidze, z paroma golami w Coppa Italia, coś tam jeszcze strzelił Crespo w europejskich pucharach, no wtedy potęga Interu była jakby no zupełnie poza zasięgiem, tak? Podopieczni Roberto Manciniego w 38 kolejkach odnieśli 30 zwycięstw i 7 spotkań zremisowali, no przegrali zaledwie jeden mecz już na finiszu sezonu z Romą, zresztą u siebie 1-3. Wtedy bardzo długo utrzymywał się remis. Pamiętam, to jakoś to spotkanie mi zapadło w pamięć i Totti strzelił bramkę na 2-1, no dosłownie przed upływem 90 minut, a potem jeszcze Roma podwyższyła prowadzenie, no ale to była naprawdę taka maluteńka łyżeczka dziegciu w beczce miodu, no bo jak mówię, Inter poza tym spotkaniem nie przegrał ani jednego spotkania w lidze i w sumie zgromadził aż 97 punktów. No więc kiedy drużyna tak hulała i miała taką przewagę nad konkurencją, no to też nie może szczególnie dziwić, że Crespo się w tym towarzystwie fantastycznie odnalazł i notował wtedy strzeleckie rezultaty na poziomie młodego Zlatana Ibrahimowicza, więc nie miał się czego wstydzić. Już Adriano gdzieś tam pomału popadał w mentalne tarapaty, więc te gole Crespo bardzo się Interowi przydały, ale im dalej w las, tym było gorzej i z regularnymi występami, i ze zdrowiem, i ze skutecznością. No w zasadzie na każdym polu zaczął Crespo zaliczać dynamiczny regres i tak trochę niepostrzeżenie, ale przestało się go traktować jako topowego snajpera świata. No, jeszcze na przełomie wieków Crespo był po prostu gigantem, był mega, mega gwiazdą. Na początku XXI wieku to samo, no kiedy ładował te bramki w Lazio, no nie bez kozery, najpierw Lazio, a potem Inter płaciły za niego w ogóle wielkie, wielkie pieniądze. A tutaj już parę lat później nagle Crespo stał się takim, i te wypożyczenia chyba na to wpłynęły, że stał się takim jakąś alternatywą dla innego napastnika cały czas, albo takim trochę uzupełnieniem składu, czasami zmiennikiem, a czasami właśnie grał może trochę więcej w takich rozgrywkach, a trochę mniej w takich. No nie było tak, że mogliśmy go wskazać i powiedzieć, że tak, Inter Mediolan jest zbudowany wokół Hernana Crespo, albo wcześniej Milan, albo wcześniej Chelsea. No takiego zjawiska nie było. No i ostatecznie można powiedzieć, ten status Crespo został zdegradowany w sezonie 2008-2009. Kiedy znów pod wodzą Mourinho Crespo no już grał bardzo mało i jeszcze mniej strzelał, stało się jasne, że jego czas na topowym europejskim poziomie dobiegł końca. Jeżeli Crespo chce karierę kontynuować, no to już musi zejść z oczekiwań finansowych i poszukać sobie miejsca w przeciętniaku włoskiej ekstraklasy, co zresztą się właśnie stało. No rzeczywiście Inter po aferze Calciopoli wyrósł tutaj na hegemona Serie A. Ten sezon właśnie 2006-2007 no to zakończył z 22-punktową przewagą nad drugą drużyną w tabeli, więc ogromna przewaga. Taki oczywiście luz grania, że nie musieli tam jakoś spinać się w każdym meczu, by walczyć o zwycięstwo, chociaż oczywiście tych zwycięstw było bardzo, bardzo dużo. Hernan Crespo, no fakt, korzystał z tego, był skutecznym napastnikiem w tamtym okresie. On strzelił tych goli w sumie w całym tym sezonie, już nie tylko mówiąc o Serie A 14, a poza tym, a w sumie 20, i był najskuteczniejszym piłkarzem, bo
Pięć bramek mniej strzelił Zlatan Ibrahimowicz, chociaż Ibrahimowicz tutaj dodajmy był skuteczniejszy w samej Serie A, ale nie strzelił nic, czy to w Champions League, czy w Coppa Italia, gdzie Coppa Italia przyniosła Hernanowi Crespo 4 bramki. No bo też Julio Cruz, 12 bramek, Marco Materazzi, defensor, 10 goli, bardzo, bardzo skuteczny pod bramką rywala, więc no był to bardzo dobry sezon kolejny także, ale już nie dla Hernana Crespo. A jeszcze wracając do tego sezonu 2006-2007, ten wspomniany mecz wygrany 4-3, no to był bardzo mecz z Lazio, oczywiście wygrany 4-3, no to był akurat przeze mnie tak zapamiętany, oczywiście przygotowując sobie jakąś wypowiedź do tego podcastu, przypomniałem sobie nazwisko tego piłkarza, ale był tam taki zawodnik szwedzki pochodzenia macedońskiego, Goran Slawkowski, który w wieku 17 lat zagrał jedyne spotkanie w barwach Interu. Był najmłodszym piłkarzem, jaki wystąpił w jakiegoś tam okresu, był najmłodszym piłkarzem w barwach Nerazzurrich. No i to był piłkarz nazwany Zlatanem Ibrahimowiczem drugim. No jak się później okazało, kariera bardzo kiepsko mu się potoczyła, no ale to jedno spotkanie to w podstawowym składzie u boku Hernana Crespo rozegrał. Wtedy no inna sprawa, że Inter miał już wtedy mistrzostwo zapewnione, więc można było sobie troszkę poeksperymentować. No cóż, no tak, rzeczywiście urazy, już ta skuteczność nie była taka, jak być powinna u Hernana Crespo. W międzyczasie też no Inter oczywiście, o ile brylował w lidze włoskiej, no to brakowało oczywiście tych lepszych występów w Lidze Mistrzów. Oni tam potrafili wyjść z grupy, natomiast no w tych okresach oni zatrzymywali się na fazie 1/8, od razu po wyjściu z grupy odpadali za pierwszym razem. To była no, akurat mecz przegrany tylko stosunkiem bramek strzelonych na wyjeździe z Walencją. Później już pewnie odpadli z Liverpoolem. No i ten właśnie ten czas, to odpadnięcie z Liverpoolem, no to jak się okazało, był ostatni mecz Hernana Crespo w Lidze Mistrzów i tak naprawdę zakończył karierę bez tego trofeum, no, które na pewno bardzo chciał zdobyć i chciał je zdobyć w tamtym czasie Inter. No jednak musieli troszeczkę dłużej poczekać, już bez Hernana Crespo sięgali po tę Ligę Mistrzów. Nasz bohater marzył, by pojechać z reprezentacją na jeszcze jeden wielki turniej. Na horyzoncie był wtedy Mundial w RPA, więc mimo słabszego sezonu, coraz bardziej kruchego zdrowia i 34 lat na karku, nie zdecydował się na zakończenie kariery. Jesień 2009 roku spędził w Genui, gdzie zdobył 5 bramek dla Genoi. Wiosną grał już w Parmie. W kolejnym sezonie zdobył łącznie 11 bramek dla Parmeńczyków i przedłużył kontrakt. Zaczął kolejne rozgrywki, ale nie grał w nich za wiele i w lutym 2012 roku umowę rozwiązano za porozumieniem stron. 94 bramki, które zdobył w barwach Parmy, pozwalają mu być najlepszym strzelcem Parmy w historii klubu. Crespo podpisał jeszcze później umowę w Indiach, ale nigdy nie zagrał w tamtych rozgrywkach i to na rok 2012 datuje się zakończenie jego kariery. Ten powrót do Parmy po krótkim pobycie w Genoi no miał też taki charakter sentymentalny. Wiadomo, że to właśnie ten zespół pozwolił Hernanowi na zaistnienie w europejskich realiach. Do Parmy przeniósł się ze swojej ojczyzny i zaczął jakże owocną i długą przygodę z klubami Serie A. Natomiast ze sportowego punktu widzenia też do jakiegoś stopnia się obronił Crespo na nowo, przypominając o sobie kibicom Parmy. No zwłaszcza mam tutaj na myśli ten sezon 2010-11, kiedy sporo występów, to przede wszystkim, co było już jego bolączką na tym etapie kariery, żeby utrzymywać zdrowie i formę. I do tego też trochę bramek, plus udało się wywalczyć wtedy Parmie utrzymanie mimo bardzo kiepskiego początku rozgrywek. Giallo Blu zaczęli w strefie spadkowej przez kilkanaście kolejek, potem podźwignęli się z tego bagna no i finiszowali dużo wyżej. Crespo niewątpliwie cegiełkę do tego rezultatu dołożył, bo 9 bramek dla tak przeciętnego w sumie
zespołu tylko w Serie A, no to zupełnie przyzwoity dorobek. Kolejna kampania już zupełnie nieudana, mało gry i takie coraz częstsze rozważania o tym, żeby po prostu karierę zakończyć. No, dość powiedzieć, że umowę Crespo z Parmą rozwiązano w połowie rozgrywek 2011-12, także już tutaj obie strony doszły do przekonania, że po prostu nie mają sobie wiele do zaoferowania. No, Crespo jako zawodnik, a Parma jako klub ten mariaż trzeba było zakończyć, tym bardziej, że był to mariaż summa summarum no bardzo, bardzo piękny, tak? Czyli taki okraszony sentymentalnym powrotem, a później jeszcze Crespo zdaje się, że pozostawał przez jakiś czas zaangażowany w Parmę jako czy to trener, czy działacz, więc pokochał nie tylko klub, ale i miasto, z którym się chętnie związał na nieco dłużej. No ten okres, czy to Genoa, czy to Parma, no nie były takie złe, poza tym ostatnim oczywiście etapem, gdzie już rozwiązano z nim umowę. No w Genoi trafił na zespół jeszcze całkiem utalentowany, bo tam byli chociażby Rodrigo Palacio, chociażby Raffaele Palladino, czy Domenico Crescito, a na ławce trenerskiej zasiadał Giampiero Gasperini, więc byli to no, fachowcy, czy to piłkarze, czy trener. No, natomiast oczywiście, gdy pojawiła się szansa na przejście do Parmy, no to była to taka okazja na to, że jednak spiąć tę karierę taką ładną klamrą. To się udawało, bo Parma była takim zespołem jeszcze też ze sporym potencjałem mimo wszystko, mimo tych różnych problemów i wielu tych słabszych wyników, powiedzmy. No bo tam byli właśnie Crespo, Antonio Candreva, czy nie wiem, Christian Zaccardo, czy Sebastian Giovinco, zawodnicy powyżej średniej, no ale z drugiej strony oczywiście ktoś powie, że wtedy no, jak grał tam, nie wiem, Luca Antonelli, Massimo Gobbi, więc już tacy typowi średniacy, albo nawet ciut poniżej tej średniej. No ale jeszcze potrafił parę tych bramek dla Parmy strzelić. No, był dwa gole przeciwko Interowi, dwa gole przeciwko Udinese. No to był przełom listopada-grudnia 2010 roku. No i jeszcze ten sezon 2011-12, no to oczywiście już bramek w Serie A nie było. No były dwa trafienia w meczu Coppa Italia przeciwko grającemu wtedy, jeśli się nie mylę, w Serie B Grosseto. No i tak naprawdę były to dwie ostatnie bramki Hernana Crespo w karierze, bo później już nie było mu dane trafić do siatki. Z tamtego okresu, kiedy on już odchodził z Parmy, jeszcze jest taka historia, gdzie pojawił się temat, nawet mało poważny temat, ale jednak warty chyba wspomnienia powrotu do River Plate. Wiadomo, że w tamtym okresie River Plate no miało gigantyczne problemy finansowe. Ten klub, nawet jeśli nie pamięć nie myli, spadł do niższej ligi. No to wszystko zawdzięczali także, nie tylko, ale także Danielowi Passarelli, który zasiadał w fotelu prezydenta klubu. No i była tam taka śmieszna trochę, chociaż nie dla Hernana Crespo, historia, że ktoś tam zadzwonił z Argentyny do Hernana Crespo, by on jednak pomógł River Plate, jeszcze pograł tam. On był zainteresowany, poleciał, udał się do klubu, nie mógł nigdzie spotkać Daniela Passarelli, rozmawiał z innymi działaczami, no ostatecznie jakoś przypadkowo w restauracji chyba spotkał Daniela Passarelle, no i okazało się, że Daniel Passarella rzeczywiście chciał się z nim spotkać, ale tylko po to, żeby pożyczyć 300 tysięcy pesos. No i Hernan Crespo wtedy no już chyba nie miał żadnego argumentu, żeby cokolwiek tutaj dla River Plate zdziałać. No, nie chciał się już do takiej rozmowy zniżać. Nie udało mu się wrócić do tego klubu, chociaż pewnie miał jakąś tam nadzieję, żeby jeszcze mu pomóc. No i dlatego też mówiłem, że szkoda, że Passarella nie dał sobie spokoju z futbolem w 96 roku, no bo raz, że te wyniki trenerskie były słabe już po tych igrzyskach olimpijskich, no dwa, że to zarządzanie
tym bardzo zasłużonym, legendarnym klubem też było kiepskie. No ale to w Argentynie też jest taki problem, że często ludzie za zasługi otrzymują pewne stanowiska. W futbolu, no wiemy jak było ze stanowiskiem selekcjonera dla Diego Maradony, no tak samo pewnie możemy powiedzieć, że było ze stanowiskiem prezydenta klubu dla Daniela Passarelli. Troszkę smutne, że nie udało mu się, no ale z drugiej strony no też przy tych kontuzjach być może nie udałoby mu się za wiele tam ugrać i pomóc swojemu klubowi. I tak naprawdę no, datujemy rzeczywiście na 2012 rok i te mecze ostatnie w Parmie, jego zakończenie kariery. No szkoda, że może że bez gola, tak? Bo pewnie jakby strzelił jeszcze jakiegoś tam gola w Serie A, to byłoby takie zamknięcie, no a tak nie udało się i tak naprawdę właściwie 2011 rok, to listopad, ostatni mecz z Nowarą przegrany przez Parmę i tak zakończyła się piłkarska historia Hernana Crespo. I to byłoby na tyle, drodzy Państwo. Stawiamy sobie kropkę, jeśli chodzi o wspomnienie kariery Hernana Crespo. Z Państwem i dla Państwa argentyńskiego snajpera, legendę Parmy i całej Calcio wspominali Michał Kołkowski, Weszłokom. Dziękuję bardzo. Dominik Górecki, retrofutbol.pl. Dzięki serdeczne. I Kamil Kanie, a także pięknie dziękuję za uwagę i mówię do usłyszenia. Kiedyś to było.